Dzień dobry, witam w najnowszej wersji Blendera. Blender 2.79. Jak ktoś używa program Maya, to może przyłączyć interakcję na program Maya. I dzisiaj chciałbym wam okazać, jak was generuje ciemna czcionka. Przechodzimy na Themes, skórki i możemy sobie to wybrać. I od razu mamy ładny wygląd, tu sobie zapisujemy. Ale nie to chciałem dzisiaj ukazać. Zaczekajcie chwilę, bo muszę zmienić parę rzeczy. Jakiś taki ładniejszy wygląd. Czemu jęczę? Nie. Kiedyś tu była skórka soft i mi... O, soft blend mi się podoba. Nie jest taka denerwująca. Dobra, wychodzimy stąd. A my krawędzie było widać. Tutaj sobie zaznaczamy. Dzisiaj omówimy problem z rozwiązywaniem narzędzia nóż. Jak N przycisk klikniecie, to mamy nasz panel. Bo wielu z was może mieć problem z narzędziem nóż. Na przykład mamy tu wartość clip. Ona wynosi 0,100. Nasze narzędzie nóż będzie działało poprawnie. I działa na razie ucisk poprawnie, ale wielu może się dać złapać na ten haczyk, ponieważ Blender Foundation niedawno opublikował problem, który ja zgłosiłem, a na który nikt nie zwrócił uwagę. Ucisk możecie ciąć bryłę, tak jak wam pokazuję. Ale to się stanie niemożliwe, jak zmienicie pewną wartość, o której wam zaraz powiem. I przy okazji omówimy sobie skróty. Alt X to jest wytłaczenie. Dobra, jak zmienimy sobie wartość na taką jak teraz, to będą występowały problemy z naszym narzędziem. Blender będzie tworzył zduplikowane krawędzie, jak widać. Nie będzie ciął jak należy. To jest właśnie ten problem, który występuje, jak dacie klif na 0,01. Dlatego musi mieć wartość taka, jak o jakiej wam teraz mówię. Nie wolno wam zmieniać klif na inną wartość, bo narzędzie nóż wtedy nie działa poprawnie. Tylko wam na przyszłość mówię, bo ja miałem z tym problem. Dziękuję za uwagę, mówił Szymon Warunek.